Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Joanna Schulz, jestem dziennikarką, współpracuję z magazynem National Geographic Odkrywca. Z wykształcenia jestem też socjologiem i psychologiem. Od wielu lat zajmuję się y, tematyką dziecięcą. E, piszę o wychowaniu, o psychologii dziecka, a także o tym, jak dzieci wspierać w nauczaniu, w edukacji. Jak im y, pomagać zrozumieć ten ciekawy i złożony świat. I o tym właśnie dzisiaj y, powiemy w tym krótkim filmiku. Tematem jest rozbudzanie dziecięcej ciekawości świata. I teraz punkt pierwszy z ośmiu, które chciałam Państwu przedstawić, jest taki, czy w ogóle tę ciekawość dziecięcą świata trzeba rozbudzać, czy też po prostu jej nie gasić. Dzieci z natury są bardzo ciekawe świata, bo tak jest człowiek ukształtowany, tak jest ukształtowany ludzki mózg. Nasz układ nerwowy, że my po prostu chłoniemy informacje, szczególnie w tych pierwszych latach życia. E, chłoniemy informacje, które do nas docierają. Dziecka nie trzeba namawiać do tego, żeby złapało grzechotkę, żeby wylało sobie na głowę na przykład miskę kaszki albo żeby wtarło banana we włosy, prawda? Ono jest samo z siebie ciekawe, jak to będzie, kiedy się coś dotknie, kiedy się z czymś zaeksperymentuje. E, powiecie, że no dobrze, ale mam pod opieką 30 nastolatków, którzy są ciekawi świata i ciekawi wszystkiego naokoło i jak mam nad nimi zapanować. To jest punkt drugi, który bym koniecznie tutaj wymieniła, czyli w momencie, kiedy e, mamy klasę uczniów, ustalmy z nimi zasady, które, e, którymi się będziemy posiłkować. W czasie lekcji, w czasie rozmowy na jakieś ciekawe tematy. Oni się mogą dopytywać, oni mogą ciągle pytać, oni mogą eksperymentować, oni mogą dotykać, ciekawić się, sprawdzać, ale to musi być w ramach jakichś ogólnie przez Was ustalonych zasad. Kiedy macie u siebie na lekcji, na pierwszych lekcjach klasy, ustalcie tak zwany kontrakt. To się bardzo często ustala na szkoleniach, na spotkaniach. Wśród, w gronie osób dorosłych, tak? Ustalamy kontrakt, na co się umawiamy, że nie będziemy sobie przeszkadzać, że na przykład w czasie spotkania wyłączamy telefony, odkładamy inne rzeczy, szanujemy swój czas, szanujemy siebie nawzajem. Z dziećmi można tak samo się umówić na pewne rzeczy, tylko nie narzucać im tego, a posłuchać czego oni by sobie życzyli, żeby móc w pełni dobrze korzystać z lekcji umówmy się na takie rzeczy, spiszmy je powieśmy w widocznym miejscu na ścianie w momencie kiedy na lekcji robi się zbyt intensywnie, zbyt głośno zbyt ta ciekawość eksploduje ze wszystkich można wtedy odwołać się do tego co spisaliśmy, co wisi na ścianie i jest przez nas wszystkich ustalone a teraz kiedy już przejdziemy do, do konkretów jak rozbudzać ciekawość dziecka, ucznia konkretnym Zadaniem, konkretnym przedmiotem, którego nauczamy. Przede wszystkim, i to jest trzecia rzecz, którą będę tutaj wymieniać angażować jak najwięcej zmysłów. To znaczy, nie możemy nauczyć dziecka czegokolwiek, jeżeli będziemy mu tylko o tym mówić w suchy sposób. Przeczytamy informacje z książki, wskażemy test. Dzieci, tak jak w ogóle każdy człowiek, ale dzieci szczególnie, uczą się przez doświadczenie, przez dotykanie, przez ruch, przez słuch, przez wzrok, przez wszystkie, e, przez wszystkie zmysły, którymi doświadczamy świata. Dlatego, kiedy wprowadzamy jakiś nowy temat na lekcję, oczywiście zależy od tego, jakiego przedmiotu nauczamy, nie zawsze jest to możliwe. E, biolog. Przyrodnik może pokazać coś, może dać do, do dotknięcia, mo, może rozmawiać o właściwościach fizycznych danych, danych rzeczy. Co innego będzie z nauczycielem języka polskiego. Ale kiedy wprowadzamy, nie wiem, na przykład poezję, możemy przeczytać ją, ale możemy też puścić e, piosenkę, którą ułożono do, do słów danego wiersza. Możemy zadziałać na różne, Zmysły, bo niektórym będzie łatwiej odebrać to, co jest zaśpiewane, na przykład, a innym to, co sami przeczytają w książce. Kolejną, czwartą już rzeczą, o której chcę powiedzieć, jest ogromnie ważna sprawa, to znaczy poczucie humoru. Lekcje ani nie mogą, ani nie powinny być bardzo, bardzo poważne. Oczywiście są tematy, na które trudno byłoby żartować, ale y, większość tego, co przekazujemy dzieciom, to są. Tematy, które można spokojnie obrócić w historię, która jest zabawna, w której jest jakiś podtekst, można ożywić nieco ten świat, którego nauczamy. Nie wiem, świat bakterii i wirusów, powiedzmy. Niech one wzajemnie mają jakieś cechy, jakieś relacje między sobą. E, jeden, jedna, jeden mikroorganizm może atakować drugi. To wszystko mogą być zabawne historie. Dużo takich. Pokazowych materiałów można znaleźć na YouTubie, czy, czy na wykładach rozmaitych, doświadczonych nauczycieli, czasami przy, przedstawiają całe stenki teatralne, jak to można wszystko zabawnie przedstawić. A, a zatem waga poczucia humoru, waga dobrego żartu, ale oczywiście nie obśmiewamy tego, czego, czego uczymy, tylko wprowadzamy elementy humorystyczne po to, żeby chociażby. Po co? Po to, żeby y, dzieci śmiejąc się mogły trochę dotlenić swój mózg, trochę się rozluźnić i trochę wesprzeć pracę swojego układu nerwowego, który po prostu dużo lepiej działa wtedy, kiedy jest w dobrym, pogodnym nastroju. Y, piątą rzeczą, o której chciałabym powiedzieć, jest y, przekazanie dzieciom inicjatywy. Y, Dzieci, tak jak każdy człowiek, dorosły, młody, stary, nie lubią, jeżeli im się cały czas coś narzuca. Jak mam się zaciekawić czymś, co jest ciekawe tylko dla mojego nauczyciela, ale ja nie mam okazji tego doświadczyć? Warto jest zarzucić jakiś temat, powiedzieć: A teraz wy poszukajcie informacji na ten temat. Teraz wy przedstawcie mi coś, czego ja. Może, tego, może, może nie wiem na temat mojej dziedziny, mojego przedmiotu? Warto wprowadzać takie elementy jak lekcje odwrócone, jak praca projektowa, na której dzieci ustalają wspólnie, co będą pokazywać, czego będą uczyć i potem to realizują. To jest bardzo ważna rzecz, żeby dzieci poczuły odpowiedzialność za tę swoją naukę, za to poszerzanie wiedzy. No i z tym się wiąże punkt szósty przede wszystkim y, z dziećmi, z uczniami warto rozmawiać, warto pytać, dopytywać, co ich tak naprawdę interesuje. I to nie chodzi mi tylko o to, żeby ich zapytać, a co cię interesuje w matematyce, bo nikt na tak zadane pytanie nie odpowie zbyt sensownie i szczerze, no bo co można powiedzieć? Interesuje mnie takie czy inne prawo. To nie jest zbyt taka Ciekawa, plastyczna wiedza, którą mogłyby dzieci się zainteresować. Niech oni powiedzą, czym się tak naprawdę w swoim życiu interesują, bo niektórzy z was mo mogą powiedzieć, ich to teraz nic nie interesuje poza smartfonami. To dowiedzmy się, czego oni szukają w tych smartfonach, co oni tam robią, bo jeżeli cały dzień grają, to znaczy, że być może bardzo interesuje ich programowanie, może są zainteresowani Układaniem różnych strategii, a może ich pociąga grafika, która tam się pokazuje. Może są zainteresowani muzyką, może yy, to są dzieci, na przykład, które na lekcjach muzyki wcale nie są zainteresowane i wcale nie są wciągnięte jakby w taki klasycznie po podawany przedmiot, ale na przerwach godzinami słuchają muzyki. Niech oni opowiedzą Wam, nauczycielom, co ich w tym świecie, który ich otacza interesuje i co chcieliby Wam pokazać. Szukajcie punktów wspólnych, na które możecie, wokół których możecie zbudować jakąś nową wartość. Niech oni Was zaciekawiają, wtedy tam, sami też będą ciekawi świata. Siódmą rzeczą jest to, by zawsze poważnie traktować swoich uczniów, być przygotowanym do lekcji i Zawsze wiedzieć, co się chce im przekazać, ale jednocześnie przyznawać się, że i czegoś nie wiemy. Bo to się często zdarza: nikt nie jest nieomylny i mogę czegoś nie wiedzieć. Przygotowałem się do lekcji, ale ktoś mi zadał jakieś pytanie i ja nie do końca wiem, jaka jest odpowiedź. Poszukajmy wspólnie odpowiedzi. Od włączmy komputer, włączmy wyszukiwarkę, pójdźmy do biblioteki, poszukajmy. To najbardziej rozbudza ciekawość, kiedy. Wciągamy dziecko jako partnera do naszego procesu zdobywania wiedzy, poszerzania swojej wiedzy. Pokazujemy, że my też nie wiemy wszystkiego, ale jesteśmy ciekawi, jak jest naprawdę. No i wreszcie rzecz, na koniec, bardzo ważna. Punkt ósmy. Nie zniechęcajcie się. Pamiętajcie, że dzieci są bardzo różne różnią się temperamentem. Różnią się sposobem reagowania na różne bodźce, na informacje, różnią się tempem zdobywania informacji, przyswajania ich sobie. Niektórzy są na przykład smutni, bo poprzedniego dnia e, umarł im pies, a niektórzy są na przykład zdenerwowani, bo mama rano nakrzyczała i mogą być myślami gdzieś daleko, ale to nie znaczy, że oni się nie interesują. Tym, co chcecie im przekazać. Po prostu w danym momencie nie mają na tyle wolnych myśli, wolnej głowy, żeby e, słuchać Was. Ale nie poddawajcie się, nie zniechęcajcie. Pamiętajcie, że są uczniowie, którzy od razu zareagują i powiedzą Wam: tak, to jest ciekawe, super, a ja wiem jeszcze to i jeszcze to, dostaną piątkę czy szóstkę i to będzie taki namacalny sukces. Ale są też uczniowie, którzy ledwo Dostaną trójkę, a tak naprawdę napracują się nad tym dużo więcej. To Wam będą zawdzięczać to, że te trójkę osiągnęli i to Wam będą zawdzięczać to, że zainteresują się Waszym przedmiotem. Dziękuję bardzo za uwagę.